Na wałbrzyskim rynku pojawił się mężczyzna ubrany cały na czarno, w spiczastym kapeluszu i masce. Zdziwieni przechodnie byli zdumieni i zaskoczeni, tym bardziej, że ów mężczyzna przechadzając się wokół fontanny wykonywał dziwne gesty przy pomocy laski zakończonej błyszczącym diademem. Okazało się, że mężczyzna ubrany na czarno był czarodziejem, który w ostatnim czasie jeździ od miasta do miasta rzucając zaklęcia oraz przywołując wszystkich melomanów i miłośników poezji śpiewanej, aby przybyli do Srebrnej Góry na festiwal piosenki. Czarodziej wykonał nawet piosenkę, która nierozerwalnie połączona jest z fortem w Srebrnej Górze, gdzie ma się odbyć festiwal. Ja, czarodziej, zaśpiewam wam w tej chwili jedną piosenkę, która, mam nadzieję, wam przybliży klimat tego festiwalu, którego tytuł jest Srebrnogórskie Ogniobranie. A dlaczego ogniobranie? Posłuchajcie. Tam czas nie jest tylko czekaniem, a godziny jak paciorki barwne. Godziny urodzajne przesuwają się brane zachłannie. Czemuś taki zamyślony, co tak smutno zapatrzony? Czy ci ktoś powiedział przykre słowo? Czy ci błędów twoich nie darował? Trzeba tylko znać drogę, trzeba tylko chcieć tam dojść, do tego miejsca ogniobrania, do miejsca chciwego czerpania. I uważnie się rozglądać, by nikt nie czekał daremnie i nie omijać tchórzliwie tego, co twoim udziałem. I cierpliwie szukać światła, nawet gdy najstraszniej, najciemniej. I wierzyć w sprawy wielkie, choć się zmęczą nieważne i małe. I wierzyć w sprawy wielkie, choć się zmęczą nieważne i małe. Zaśpiewał prawdopodobnie, bo tego nie widziałem, ale słynny czarodziej, więc tu i muzyka również zaistniała. Jednak na wałbrzyskim rynku nie tylko czarodziej się pojawił. Ale pomiędzy Wałbrzychem a Srebrną Górą robimy taki niewidoczny most, ponieważ ja jestem mieszkańcem Wałbrzycha, pan prezydent miasta Wałbrzycha, pan Roman Szołem, objął patronatem nasz festiwal. W związku z tym tu właśnie w rynku wałbrzyskim dzisiaj pokazaliśmy maleńki klimacik tego, co się będzie działo w Srebrnej Górze. Beata Kras zaśpiewała kilka piosenek, które będzie można usłyszeć podczas trwania festiwalu zakończonego ogniskiem. To gwiazd lecieć czas na chwilę. Wystąpił czarodziej i wróżka, no i ja. Również dzieci, które przypadkiem znalazły się na rynku, mogły wykazać się zręcznością oraz wspólnie się pobawić. W zabawach i konkurencjach pomagały im zawodniczki trzecioligowej drużyny kobiecej piłki nożnej Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska. Robiliśmy dla dzieci różnego rodzaju zabawy. Dziewczyny wspaniałe z klubu piłkarskiego trzecioligowego Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska pokazują swoje umiejętności takie treningowe z piłką. Wśród rozbawionych dzieci i czarodzieja nad rynkiem latał specjalny fotokopter, który z góry filmował wszystko, co działo się przy udziale czarodzieja. Czy powinnam przejmować się tym, że nie jest tak, jak miało być? Czy zapomnieć? Czy zapomnieć? Jeśli świat składa się z dobrych dni, to niech podaruje mi parę z nich na własność. Gdzieś między niebem jest dobro, jest dobro, jest zło. Pomóż mi wybrać cenną bądź, plus czy minus życia wziąć. Gdzieś między niebem a mną jest dobro, jest dobro, jest dobro, jest zło. Pomóż mi wybrać ze mną bądź,
pierwszy. Zastosowaliśmy tutaj filmowanie również z góry, z lotu ptaka, z wykorzystaniem multikoptera. To jest specjalny helikopter z czterema śmigłami, który po prostu wspaniale sfilmował nam z jednej strony piękny rynek wałbrzyski, z drugiej strony to, co się na tym rynku działo. To był taki debiut. Tego typu urządzeń jeszcze w Polsce jest niewiele. Na Dolnym Śląsku chyba jest jedno z pierwszych. Ciekawostką jest to, że podczas festiwalu na scenie jako uczestniczki konkursu wystąpią dziewczyny klubu Wiktoria Aglomeracja Wałbrzyska. Czy będą potrafiły zaśpiewać równie dobrze, jak kopią piłkę na boisku? Okaże się już 25 sierpnia. Od 11 do 24 będzie się odbywał w magicznej Srebrnej Górze.